Cześć, dzisiaj zabieramy Was na wycieczkę po Warszawie i porozmawiamy sobie trochę o Warszawie, ale spokojnie, to nie będzie nudna szkolna wycieczka czy nudny szkolny wykład, ponieważ naszym przewodnikiem będzie Piotr Gorza, który za chwilę nam opowie o ważnych miejscach dla fabuły i dla bohaterów swojej najnowszej książki Niszcz powiedziała, która ukaże się we wrześniu. Cześć Piotrze. Cześć. Ty jesteś słoikiem warszawskim? Jestem słoikiem warszawskim, już takim dobrze zawykowanym, bo jestem w stolicy od 7 lat. No i czuję się tutaj już coraz bardziej jak u siebie. No. W twojej książce Warszawa odgrywa ważną rolę, a jaką rolę w twoim życiu odgrywa Warszawa? Czy Warszawę lubisz? Lubię, tak, polubiłem Warszawę, chociaż nie od razu. Co do Warszawy przeprowadziłem się z Poznania, gdzie studiowałem, mieszkałem też przez kilka lat. I Warszawa zrobiła na mnie wrażenie takiego strasznie ponurego miasta tak naprawdę. Może dlatego, że pierwsze mieszkanie, w którym mieszkałem po przyjeździe, znajdowało się na Mokotowie, na Alei Niepodległości i było to takie miejsce, w którym właściwie co 20 metrów można było zobaczyć jakąś tabliczkę upamiętniającą ofiary rozstrzelań, innych tragedii. A do tego miałem takie wrażenie, że w Warszawie jest strasznie zimno. No to pewnie po prostu wtedy taka była pogoda. Warszawa odgrywa, tak jak powiedziałam, ważną rolę w twojej książce i za chwilę sobie o Warszawie porozmawiamy, ale chciałabym wrócić teraz właśnie do tych czasów poznańskich, do twojego debiutu w 2008 roku. Powiedz mi, bo dlaczego tyle lat aż czekaliśmy na twoją kolejną książkę i czy nie czujesz się teraz ponownie jak debiutant? Tak, ja czuję się jakbym debiutował po raz kolejny rzeczywiście. Jest to bardzo przyjemne uczucie zresztą. Tak naprawdę moja poprzednia książka ukazała się w 2011 roku, czyli od 8 lat jakby czekałem na kolejną. Właściwie wyszło trochę tak, że w pewnym momencie trochę pochłonęło mnie po prostu życie. Poprzedniej książki pisałem rzeczywiście jeszcze w liceum, potem na studiach. No, przyszedł taki moment, kiedy trzeba było trochę zająć się życiem, iść do pracy. No dobra, a co robi pisarz, kiedy właśnie nie pisze? Co robi pisarz? W moim przypadku tak naprawdę piszę, tylko piszę inne rzeczy. Pisałem dla reklamy, pisałem scenariusze do gier komputerowych. No, cały czas byłem blisko gdzieś pisania, no ale były to po prostu inne formy. No, ale w pewnym momencie jakby poczułem, że no, chyba trzeba do tego wrócić, jakby pomysły gdzieś tam w głowie się zbierały. No i mamy tego efekt. No. Jest. To jest thriller psychologiczny, thriller powiedzmy. Ale ty zaczynałeś od fantazy. Co to tak naprawdę nie była nigdy taka fantazy, tylko taka prawdziwa fantastyka oparta gdzieś na jakiejś kreacji świata, jakiejś science fiction czy fantazy. Ale tak naprawdę wtedy pisałem jakieś takie humoreski po prostu. Myślę, że to jest najlepsze określenie, w których pojawiały się elementy fantastyki, ale tak naprawdę były to opowiadania po prostu o moich kumplach z liceum, doprawione gdzieś tam elementami, jakimiś takimi kliszami z popkultury, może bardziej niż fantastyką. No właśnie, bo to jest ciekawe, bo ty przeszedłeś podobną drogę jak na przykład Jakub Małecki czy Łukasz Orbitowski, którzy też zaczynali od fantastyki, ale w pewnym momencie ją porzucili. Dlaczego zrezygnowałeś? Chyba tak, że z tego co wiem, ani Kuba, ani Łukasz, ani ja nie zrezygnowaliśmy świadomie z pisania fantastyki. Myślę, że to się jakby sam fakt, że coraz więcej jakby pisarzy, którzy przebijają się na rynku, ma gdzieś korzenie w fantastyce, bierze się po prostu z tego, że no, kilkanaście lat temu jakby to środowisko fantastyczne umożliwiało po prostu regularne publikowanie. Były dwa pisma, które się regularnie ukazywały w sporych nakładach. Można było tam te opowiadania publikować, dostać w miarę szybki feedback, jakieś opinie od czytelników. Więc tam to się chyba wzięło po prostu. Dobrze, to teraz porozmawiajmy już o twojej najnowszej książce. Głównym bohaterem tej książki jest Szymon, który jest copywriterem, a ty wspomniałeś, że pracowałeś dla reklamy. Tak się złożyło, że ja też byłem copywriterem przez kilka lat. Ale to nie jest tak, że Szymon to jestem ja. Przyznam się, że tworząc tego bohatera poszedłem trochę na łatwiznę, to znaczy osadziłem akcję w środowisku, które znam na tyle dobrze, że nie potrzebowałem wykonywać jakiegoś takiego bardzo dogłębnego researchu, a pasowało to po prostu do historii, która gdzieś mi się tam w głowie układała. No właśnie, ale ile w tym obrazie, tym portrecie pracowników reklamy jest prawdy, a ile twojej kreacji czy wyobraźni? Z jednej strony wiele postaci jest luźno wzorowanych na rzeczywiście istniejących postaciach, na moich znajomych. No ale jakby myślę, że wzbraniałbym się przed uznaniem tego za taki wiarygodny, jednoznaczny portret branży gdzieś reklamowej czy marketingowej.
Myślę, że jest to jednak troszkę na potrzeby książki przerysowane. Mhm. Ale poznajemy dzięki temu język, którym posługują się copywriterzy tylko. To było chyba konieczne, żeby wypaść wiarygodnie. W swojej książce dużo piszesz na temat uzależnienia młodych ludzi od internetu. Pamiętam taką scenę, kiedy Szymon pracował i miał pootwieranych 30 okienek na komputerze, przeskakiwał nerwowo z Facebooka na stronę banku. No właśnie, czy to jest tak, że my po prostu bez tego internetu już nie możemy żyć? Czy ty też masz taki problem? Wiem, że to jest problem. Myślę, że to jest jakiś taki znak czasów po prostu, że my jesteśmy online bez przerwy. No ale to ma tyle samo, myślę, zagrożeń, które się z tym wiążą, co pozytywów, prawda? No jednak dużo łatwiej jest funkcjonować w świecie, w którym informacja jest dosłownie na wyciągnięcie ręki, na parę kliknięć od nas. Tylko ja nie myślałem o tym, jakby nie chciałem tego przedstawić w jakiś taki jednoznacznie negatywny sposób, jakby nie chciałem potępiać tego. No, uważam, że to jest po prostu znak czasów, w których żyjemy, że żyjemy jednocześnie w rzeczywistości, właśnie sobie patrzeć na przejeżdżające samochody, ale jednocześnie cały czas tkwimy gdzieś po prostu w tej przestrzeni wirtualnej. Te światy się gdzieś przenikają, chyba. Każdy z nas żyje trochę tu, trochę tu. Piszesz też o konsekwencjach tego trochę uzależnienia, czyli o takim braku skupienia. Czy to twoim zdaniem może się przełożyć na inne, nie wiem, sfery życia? Bo myślę o związkach międzyludzkich, które opisujesz w swojej książce i które też dokładnie się nim przeglądasz. I temu, że te związki stały się takie współcześnie teraz takie płytkie i powierzchowne. Z jednej strony tak, na pewno. Mowa w ogóle o związkach, o relacjach w ogóle chyba międzyludzkich. No ale z drugiej strony na pewno media społecznościowe też te związki czasami pozwalają podtrzymać. No, ja mam dobrego kumpla z Wrocławia, z którym często rozmawiamy na Messengerze, na Facebooku, a normalnie nie byłoby to możliwe. Także też na pewno nie demonizowałbym tego. No, jednak cały czas jesteśmy ludźmi i to od naszej decyzji zależy, jak tych mediów będziemy używać. No. O mediach społecznościowych właśnie już wspomnieliśmy, że mogą mieć dobre i złe strony. Ty tutaj pokazujesz trochę bardiej demoniczną stronę mediów społecznościowych. No tak, napisałem thriller ostatecznie. Oczywiście można mediów społecznościowych można używać do, no, może nawet do manipulacji ludźmi. Przecież nie tak dawno mediami wstrząsnęła afera Cambridge Analytica, gdzie okazało się, że media społecznościowe zostały wykorzystane do wpływania na wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych, wyborów dotyczących Brexitu w Wielkiej Brytanii. No, mediów społecznościowych można używać jak najbardziej do manipulowania ludźmi, ale tak naprawdę wszystkie te takie demoniczne mechanizmy, które gdzieś demonizujemy, one u podstaw służyły marketingowi tak naprawdę. Przecież to wszystko służyło po prostu jako kolejny kanał reklamowy. No, ale okazało się, że umiejętnie wykorzystując te media, można rzeczywiście dosłownie kształtować rzeczywistość wokół nas. No, bo jeżeli mówimy o wyborze prezydenta Stanów Zjednoczonych, na który jasny wpływ miała kampania w mediach społecznościowych, to zostało już dowiedzione, prawda, że Trump został prezydentem między innymi dzięki bardzo, bardzo sprytnie poprowadzonej kampanii na Facebooku. Polecamy serial dokumentalny Zhakowani. Tak, i taki też film dokumentalny na Netflixie Hakowanie świata. No bardzo fajnie przedstawia te mechanizmy. No więc tak, no rzeczywiście, te media społecznościowe doprowadziły do tego, że poprzez tę rzeczywistość wirtualną możemy rzeczywiście wpływać na kształt rzeczywistości rzeczywistej, prawdziwej, namacalnej wokół nas. Zeszliśmy już z budynku z tarasu widokowego Warszawskiej Pasty i teraz znajdujemy się przy wejściu do metra Świętokrzyska. Dlaczego tutaj? Znajdujemy się przy wejściu do metra Świętokrzyska, ponieważ Wniszcz powiedziała, na tej właśnie stacji metra dochodzi do zamachu terrorystycznego, który jest jednym z takich kluczowych, kulminacyjnych jakby momentów fabuły. Więc właśnie tu. W tych takich znanych miejsc warszawskich w swojej książce pojawia się poza metrem Świętokrzyska jeszcze kilka. Na przykład osiedle za Żelazną Bramą. Dlaczego właśnie tam mieszka twój bohater? Bohater mieszka tam z dość pragmatycznego powodu. To znaczy bardzo zależało mi na tym, żeby bohater miał z okna widok na taką panoramę Warszawy, żeby był taki wielkomiejski pejzaż. Ale niewiele osób jakby o statusie materialnym mojego bohatera mogłoby sobie na taki widok pozwolić. I po jakiejś takiej przejrzeniu po prostu sobie rynku mieszkaniowego w Warszawie doszedłem do wniosku, że mieszkanie umiejscowione właśnie w jednym z tych bloków osiedla za Żelazną Bramą pozwalałoby w stosunkowo niewielkim budżecie cieszyć się takim wielkomiejskim pejzażem. Także
Tych miejsc w Warszawie jest jeszcze kilka. Czy to są miejsca takie, które pojawiają się w książce, charakterystyczne? To są miejsca ważne dla ciebie osobiście? Czy po prostu wybrałeś się ze względu na... pasowały ci po prostu do fabuły i do akcji książki? To się tak naprawdę wcale nie wyklucza jedno z drugim, bo rzeczywiście pojawiają się miejsca, które były istotne gdzieś dla mnie. Na przykład pierwsza siedziba agencji reklamowej, w której pracował Szymon. Rzeczywiście pracowałem w takim miejscu, ale akurat tę pracę wspominam świetnie. Jakby historia tej firmy nie ma też nic wspólnego ze smutnym losem pierwszej pracy Szymona. Są te miejsca też wybrane przede wszystkim dlatego, że znałem je dosyć dobrze. Przynajmniej dużą większość z nich. Jakby większość lokali istnieje naprawdę. Wiązało się to po prostu z wygodą. Pisałem pracując jeszcze na etat, pisałem popołudniami, wieczorami. Zwyczajnie mogłem pisać o tym, na czym się znam. Nie musiałem sprawdzać, czy na pewno coś mogłoby się tam wydarzyć, bo po prostu miałem gdzieś tę przestrzeń w głowie zmapowaną. No i to czuć rzeczywiście w książce, że to są miejsca, które dobrze znasz i te opisy są bardzo wiarygodne. A jeszcze o jednym miejscu chciałabym wspomnieć, do którego mam nadzieję zaraz pójdziemy, czyli może się domyślasz, o jakim miejscu mówię. Myślę, że możesz mieć na myśli pewien bar. Oczywiście. Tak, no rzeczywiście, bohaterowie, informacja o zamachu, który rozgrywa się za naszymi plecami, dociera do bohaterów, kiedy przebywają w pewnym konkretnym barze. No jest to jeden z moich ulubionych lokali w Warszawie. Nie ukrywam, nie jest to żadne lokowanie w tym momencie tutaj, prawda, marki, ale tak, polecam. Polecam czytelnikom wybranie się tam na bardzo smaczne piwo. Super, my zaraz tam pójdziemy, ale jeszcze chciałam cię zapytać o końcówkę. Znaczy, oczywiście nie zdradzajmy, co się zdarzyło, ale zawiesiłeś akcję w takim momencie, że po prostu to jest taki cliffhanger, że aż się prosi o to, czy o pytanie do autora, co będzie dalej, czy będzie kontynuacja. Ja nie myślę o tym w ogóle jako cliffhangerze tak naprawdę. Chciałem zrobić takie zakończenie, które pozwoliłoby trochę czytelnikowi zdecydować tak naprawdę, jakby która z wersji wydarzeń jest bardziej prawdopodobna. Czy jest otwarte całkiem? Nie wiem. Myślę, że nie mnie to oceniać. Na pewno bezpośredniej kontynuacji raczej nie. Na pewno raczej. A nie, kontynuacji nie będzie. Jakby to jest zamknięta historia. Kolejna powieść, którą prawie skończyłem, w jaki sposób może będzie nawiązywała do niej, czy powiedziała, ale na pewno nie będzie bezpośrednim jej kontynuacją. Czyli po tylu latach milczenia po prostu ruszasz teraz z kopyta, już się Tak, już powieść następna jest prawie skończona, w międzyczasie napisałem też serial audio, ale to wszystko w swoim czasie. Super, czekamy na kolejną książkę. Mam nadzieję, że się nie zawiedzieć. Bardzo gratulujemy tej. No dzięki. I co, idziemy na piwo teraz. Super. Do happiness. Idziemy. Dzięki.